Fort VIII w Poznaniu. Jeden z 18 fortów twierdzy Poznań. Zbudowany w latach 1876-1880, a 7 lat później zmodernizowany. Otrzymał nazwę Kolumb w 1902 roku. Pełnił ważną funkcję w pruskich planach obrony miasta i wschodniej granicy II Rzeszy do 1918 roku. W czasie Powstania Wielkopolskiego w forcie znajdowało się kilkaset ton bomb lotniczych. Gdy rozpoczęła się bitwa o Ławicę, wycięto kabel elektryczny i zablokowano łączność telefoniczną, co uniemożliwiło Niemcom wysadzenie składu. Po I wojnie fort pełnił funkcję magazynu. W czasie II wojny znajdował się tu obóz koncentracyjny KL Posen, gdzie zamordowano około 4,5 tysiąca więźniów. Część z nich stanowili pacjenci szpitala psychiatrycznego w Ogińskach, których zagazowano. Pod koniec wojny produkowano tu radiostację Telefunken. Po zakończeniu działań wojennych miejsce to służyło jako magazyn dla Wojska Polskiego. W latach 60. rozważano otwarcie portu dla zwiedzających. I tak w 1979 otwarto Muzeum Martyrologii Wielkopolan, które działa do dziś. Można tu zobaczyć ekspozycje i wystawy, jak i sam fort od środka.